Co? Co to za hałas? Czy ktoś tam jest? Nic nie widzę. Halo? Potwór! Co to jest? Gdzie jest światło? Co się stało? Tam jest potwór! Głuptasie, to tylko sterta ubrań. Idź spać. Nie odchodź! Latarka? Co? I fajka? O, chodźmy! Przetnij rurę na kawałki i pomaluj je na zielono. Zupełnie jak mój styl! Zbierz wszystkie części i złóż je razem. A następnie ustaw na nocnej szafce. Upnij je mocno, dodaj grzybek i wreszcie lampa jest gotowa. Dobranoc, synu! Dobranoc, tato! Słodkich snów! Aiden może teraz spać spokojnie. To urodziny Aidena. Dalej, Aiden, rozwij piniatę. Auć! Wbiła mi się drzazga! Wow, było blisko! O nie, nasz syn wbił sobie drzazgę! Wiem, co robić. Użyj klucza, żeby ją wyciągnąć. Boję się. Głuptasie, Mario. Zrób coś pomocnego i uderz w tamten blok. Trafiłem! Skoro mamy już monety, użyję dwóch z nich do wyciągnięcia drzazgi. Wszystko w porządku. O rany, ale inteligentny trik. Nadszedł czas projektowania. O, nożyczki. Nie! Nie! Muszę stworzyć coś na szybko. Zrobione! Już prawie? Strażnicy Outlet ratują sytuację. Uff! Było blisko, co? Odłóż ten nóż, Aiden! O nie! Muszę zrobić nóż z papieru. I gotowe! Mario przybył w samą porę, by Aiden mógł użyć noża z papieru. Zasługuje na pyszny kawałek ciasta. Pyszne! Patato! Jego palce mogą zostać pokrojone jak kiełbaski. Mamma mia! Dobrze, że mam te stopery do drzwi. Uhu! Uff! Koniec z trzaskaniem drzwiami. Psik! Fuj, ten smark jest taki obrzydliwy. Psik! Ojej, Mario i Aiden są chorzy. Rozsiewają wszędzie smarki, zarazki i cukierki. Co tu się dzieje? Ohyda! Moi biedni chłopcy są chorzy. Pozwólcie, że sprawdzę waszą temperaturę. Ale jesteście rozgrzani. Chyba potrzebujecie ciepłego koca. Tutaj, super przytulenie. Wiem, muszą też wypić syrop na kaszel. Wlej połowę syropu na kaszel do kubka. Pij, kolego. Fuj. Fuj, masz rację, strasznie śmierdzi. Lizak. Wezmę to. Hej. Zanurz lizaka w syropie na kaszel, a Aiden nawet się nie zorientuje. Uwielbiam lizaki. Zadziałało. Tutaj dywan jest czysty. O, czy to trzęsienie ziemi? Wszystko się trzęsie. Zabłocone buty. Co? Nie. Zatrzymaj się. Do mety już tak blisko. Zatrzymaj go, karta. Nie ma mowy. Mam go. Już jadę. Nie. Uff! W samą porę, by włożyć balon pod twój but! Fajnie to wygląda! Teraz Aiden nie będzie rozrzucał błota po całym dywanie. Dobra robota, Mario! O-o! Mój lizak! Może lepiej smakuje z piaskiem? Co? Nie! To jest brudne! Roślinka pirani? Mam pomysł! Potrzebuję zielonego kubka ze słomką w środku.
Potem wytnę figurkę, która będzie wyglądać jak pirania. To nie gryzie. To uchwyt na lizaka. I wyskakuje jak prawdziwa pirania. Proszę bardzo. Ale super. Już nie upuszczę mojego lizaka. Dobra robota, tato. Dobrze, synu. Jesteś gotowy do szkoły. Chodźmy. O, na zewnątrz jest silna burza. Ktoś zapomniał sprawdzić prognozę pogody. O, rany. Nie przeżyjemy tam. Potrzebujemy niezniszczalnego parasola. Chwila, ten jest już zniszczony. Co teraz? Muszę coś wymyślić. Zasłona prysznicowa. Hej, prywatności proszę. Wytnę dziurę w zasłonie prysznicowej i założę ją w ten sposób. Następnie podgrzeję krawędzie, aby je zalaminować. I gotowe. Prowizoryczny płaszcz przeciwdeszczowy. Przymierz go. Super, ładny. Zrobiłem też dla siebie. Teraz są gotowi, by stawić czoła burzy. Czas umyć zęby. To jest jak cytrynowy cukierek. Aiden, to nie w porządku. Nałożyłeś za dużo pasty. Ten uroczy dozownik pasty do zębów rozwiąże nasz problem. Wsuń tubkę pasty do zębów i napełnij szczoteczkę odpowiednią ilością pasty. Super! Brzydko pachnie. Daj spokój. Co jeszcze możemy zrobić? O? Cześć! Daj mi to. A gdyby tak połączyć Nutellę z pastą do zębów? Słodkie! Zamieńmy starą pastę do zębów na wersję z Nutellą. Czekolada naprawdę rozwiązuje wszystko. Dobra robota, synu. Dla ciebie też dobra robota, skarbie. Ta kiełbasa jest tak ciężka do pokrojenia. Ciężko? To zadanie dla Mario. Te plastry pomogą utrzymać twoją kiełbasę na miejscu. Jeden plaster przytrzyma jeden koniec kiełbasy, a drugi drugi. Teraz spróbuj ją przeciąć. Kiełbasa wciąż się przemieszcza. Poddaję się. Ja się nie poddam. Czas wyciągnąć wielką broń. Przybijmy kiełbasę do talerza. Mario wie najlepiej. Już, wypróbuj to. Udało się. Aiden kroi kiełbasę. Dlaczego ta biedna kiełbasa została ukrzyżowana? Pozwól mi się tym zająć. Nożykiem do kiełbasek. Patrz na to. Połóż kiełbasę na środku i dociśnij nożyk w ten sposób. Możesz ją nawet zjeść od razu. Niam! Ale pyszne! Zamknij oczy, skarbie. Szampon dostał mi się do oczu. Ojej, Mario! Co? Co się stało? Mój syn ma kłopoty? Mogę to zrobić. Hej, przez ciebie nie trafiłem. Czas zrobić dziurę w tej czapce. Co? Czapka z daszkiem? Poczekaj chwilę. Wiem. Daszek zapobiegnie dostaniu się szamponu do oczu Aidena. Spróbujmy jeszcze raz. Jak jest? Nie szczepie mnie w oczy! Hurra! Zobacz, jak bardzo rozciągliwy jest ten slime. Chcesz zobaczyć coś fajnego? Włóż swój slime do toalety. Lepiej zacznij szukać hydraulika. Nie wydaje mi się, żeby spłukiwanie tego było dobrym pomysłem. To jest takie zabawne. Wygląda na to, że szykuje się tu bomba. O nie, powódź szlamu. Co ty wyprawiasz? To był wypadek. Panie władzo, moi sąsiedzi mają tu bombę. To wina tej małej dziewczynki. Nie ma mowy. To nie ja. Nie kłam, jesteście aresztowane. O nie, czy mama i Klary pójdą do więzienia? Dobrze wam tak, wyhałaśliwi ludzie. Hej, uspokój się. Owsianka z dodatkiem robactwa to ich codzienny posiłek. Jedzcie. Fuj, nie chcę karalucha. Co jeszcze może jeść? O, wiem.
Panie władzo, chcę pańskie jabłko. Co? Nieważne, możesz je wziąć. Poczekaj, dzieliłeś się nim z robakiem? No cóż, zobacz co mam. Nie chcę jeść robaka! Czy to jest pudełko na frytki? Wygląda na to, że mama miała lepszy pomysł. Droga wolna! Mam cię! Frytki i jabłko? Wiem! Przygotuj jabłko i pokrój oba końce, tak po prostu. Następnie wyskrob soczysty miąższ, aż zostaną tylko boki jabłka. To pudełko po frytkach z McDonald's bardzo się przydaje. Potrzebujemy tylko logo. Umieść je na jabłku i użyj go jako wskazówki, aby wyciąć je w taki sam kształt M. Wygląda dobrze. Teraz przekształć resztę jabłka w kształt frytek i masz już swój Happy Meal. Spójrz, kochanie, mam dla ciebie frytki z McDonald's. Tak, jestem taka mądra. Nie, nie chcę tego. Wygląda na to, że ktoś ma problem z menu obiadowym. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do lokaja. Kupię Happy Meal z McDonald's, rozumiesz? Tak, proszę pani. To było szybkie. Dobrze, że w końcu zaczęła jeść. Co się stało? Ale Klary też szybko je. To oznacza, że wciąż jest głodna. Jak udało ci się to tak szybko zjeść? I gdzie jest zabawka z Happy Meal? Tam. To nikt inny jak Ronald McDonald. Mam pomysł. Co kombinuje lokaj? Patrz na to! Wow, prawdziwy Ronald McDonald! Ma też ogromne frytki dla Klary. To jest jedzenie warte całego tygodnia. Biedna Charlotte jest chora. O nie, najgorsze co możesz zrobić, to wycierać gluta swoim ubraniem. Ależ to obślizgłe. Ale cóż, spłukana mama nie ma wyboru. O, prawie zapomniałam. Czas wziąć lekarstwo na kaszel. Dzięki temu szybko wyzdrowiejesz. Dobrze, nadlatuje samolot. Nie chcę tego! Och, daj spokój. Co? Policjant coś pije. To Coca-Cola. Dobrze, że spłukana mama popiera recykling. Kurczę, teraz moje. Puszka po Coca-Coli i syrop na kaszel połączone razem oznaczają tylko apteczkę. Tak! Przyniosłam ci napój gazowany. Rany! Charlotte nie będzie wiedziała, że tak naprawdę wypiła lekarstwo. Nie martw się, mamo. To nasz mały sekret. No i proszę. Hurra! Auć! Olbrzymia drzazga. Mamo, spójrz! Co się stało? O, rany. Proszę pani, proszę się pozbierać. Znajdź lekarza. Ojej, drzazga wygląda jak ząb potwora. Już dobrze. Nic ci nie będzie, kochanie. Jest tu doktor. Moment, on wygląda znajomo. Zobaczmy, co jest nie tak. Co za okropna drzazga. Rozumiem. Mam do tego odpowiednie narzędzie. Szczypce? Chodź tu. Boję się. Masz, weź te wszystkie pieniądze. Poszukaj czegoś mniej bolesnego. Ten gadżet jest idealny. Wyciągnie drzazgę. To proste. Żegnaj, okropna drzazgo. Świetnie. Mniam, guma balonowa. Nie jestem pewna, czy to wszystko zostało tam zostawione jako darmowe, ale zawsze fajnie jest zrobić ogromną bańkę. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy pękają i przyklejają się do włosów. Ups, przykleiły się do moich włosów. Słyszę płacz. Moja córka mnie potrzebuje. Niech nam zobaczę. O nie, gumy balonowe we włosach są najgorsze. Nie ma innego sposobu, jak ogolić głowę, kochanie. Nie ma mowy, nie chcę stracić włosów. Nie! Już niedługo będzie po wszystkim. Biedna Charlotte. Czy naprawdę musimy zgolić jej wszystkie włosy? Jestem łysa! Nienawidzę tego! Nie denerwuj się. O, wiem! Mama? Mama też jest łysa. Jaka matka, taka córka. Czy Klary trzyma zapałkę? Jestem ognistą dziewczyną. O, to nie jest sposób na zostanie Katniss Everdeen. Mamo, spaliły mi się włosy. Co się stało? Lokaj,
Pomocy! Masz szczęście, Lokaj właśnie wrócił ze swojej dodatkowej pracy fryzjera. Zobaczmy. Aha, obawiam się, że musimy to obciąć. To nie potrwa długo. Gotowe! Co zrobiłeś z jej włosami? Cierpliwości, proszę pani. Zamierzam zastąpić je dłuższymi włosami. Wystarczy, że zaplotę je z tym, co zostało z jej włosów. Ten fryzjer naprawdę wie, co robi. A teraz najlepsza część. Farba w sprayu. Pokryj włosy zielonym lakierem, tak jak ogon syreny. Pytasz, gdzie jest ogon Ariel? Jest tutaj, na włosach Klary. Bycie syrenką jest lepsze niż bycie podpalonym, prawda? Spójrz na ten piękny warkocz. Uwielbiam go! Jestem taka szczęśliwa! Pobudka, śmiochy! O, wstałam, wstałam! Charlotte, wstawaj! Obudź się! Wygląda na to, że Charlotte nic nie słyszy. A więc to dlatego. Jej uszy są pełne woskowiny i pająków. Jak to wyczyścimy? Czy mogę to wypić przez nos? Nigdy więcej. Czyż nie masz po prostu szczęścia? Dzięki. Co mama zamierza zrobić z tą słomką? I papierowym talerzem? Dziwna kombinacja, ale coś tu jest na rzeczy. Zrób dziurę w talerzu i włóż słomkę tuż przy jej uchu, a następnie podgrzej ją. Uwaga dzieci, nie róbcie tego na własną rękę. Teraz czekamy, aż słomka się rozpuści i zbierzemy całą woskowinę z ucha. Zobaczmy. Ojej. O Boże, naprawdę wypełniła całą słomkę. Ależ to obrzydliwe. Może teraz Charlotte wreszcie się obudzi. Obudź się. Czyste uszy naprawdę sprawiają, że człowiek jest wrażliwy na każdy hałas. Przestań dłubać w nosie, to nie wypada. W takim razie będę dłubać w uszach. O mój Boże. Ktoś nie czyścił uszu od wieków. Pozwól, że sprawdzę twoje ucho. To wygląda jak jaskinia szkodników. Ohyda! Co? Spójrz. Masz problemy ze słuchem? Nie martw się, mam dla ciebie odpowiedni gadżet. Ten nowy gadżet do czyszczenia. Uszu świeci! Potrzebujemy tego, ale jak go kupić? Ach tak, policjant, przepraszam pana. Proszę mi nie przeszkadzać. Mogę panu przeszkodzić pieniędzmi? O tak. Czego potrzebujesz? Zaraz to załatwię. Chcemy, żebyś kupił ten gadżet do czyszczenia uszu. Już się robi. Czy mam teraz kłopoty? Proszę ten gadżet. O, proszę bardzo, proszę pana. Wreszcie Klary będzie mogła wyczyścić sobie uszy. Ktoś ją ubiegł. Hej, to nasze. Ups, przepraszam. Chyba nie ma czasu, żeby to umyć. Nic tu nie ma. Ojej, zobacz, ile woskowiny nagromadziło się w uchu. Jestem zaskoczona, że Klary jeszcze nie straciła słuchu. Jeszcze trochę. Ojej, jest większa niż jej dziurka w uchu. Wszystko zrobione. Teraz słyszę lepiej. Lelelelele, kocham moją Barbie. Wspaniale, jedzenie już jest. Kocham rock'n'roll. Hurra, jedzenie. O nie, lalka. Co to było za uderzenie? Ups. Moja Barbie złamał jej nogę. Wszystko w porządku, kochanie. Zobacz, co zrobiłaś. Ups, nie mój problem. Może jest jakiś sposób, żeby to naprawić. Niech pomyślę. O, długopis 3D. Hej, mogę to dostać? To nie jest za darmo. Zapłać. Ale ja nie mam pieniędzy. Poczekaj. Czy mama próbuje wyrwać sobie ząb? A może złoty ząb? Złoty, co? To wystarczy. Masz, weź to. Nadszedł czas na metamorfozę. Połóż Barbie na arkuszu folii i owiń ją wokół jej nóg. Nie, nie będziemy jej piec, ale zamienimy ją w pół rybę. Mama ozdobi jej ogon tęczowymi kolorami. Długopis 3D naprawdę działa cuda. Teraz, jeśli chodzi o płetwy, po prostu uformuj je za pomocą pióra. Wytnij kawałek materiału, który posłuży za jej okrycie wierzchnie i gotowe! Tęczowa syrenka! Nie przestawaj pływać. Zobacz, kto tu jest. Wow, zamieniła się w syrenkę. Dzięki, mamo. Bardzo mi się podoba. Jestem taka znudzona lalkami.
Znudziły ci się już wszystkie lalki? Czego chcesz? Oczywiście, zadzwoń do Lokaja. Weź te wszystkie pieniądze, daj jej coś lepszego. Lokaj musi wymyślić coś wyjątkowego. Wyjątkowego, co? Syrenka i policjant. O, wiem. O, co to jest? Nie! Czy to złoto? Dawaj! Nie tak łatwo. Proszę za mną. Co to jest? Policjant właśnie zmienił się w prawdziwą syrenę. Taki ciężki! Rady! Przyszedł król Tryton! Lokaj nawet dostał od tego dodatkowy trening. Wygląda na to, że Clary jest zadowolona ze swojej większej i lepszej Barbie. Ostrożnie z moimi włosami! Bez obaw, wygląda świetnie. Spójrzcie na tę uroczą parę paluszków. Charlotte jednak nie ma z tego żadnej radości. Co za nudne przedstawienie. Biedna mama ciężko pracowała, żeby to zrobić. Czego jeszcze może chcieć Charlotte? Folia bąbelkowa? To tak jak popit, zobacz. Zabawa, prawda? Wcale nie. O nie, co jeszcze mogę zrobić? O, wiem, mam dla ciebie niespodziankę. Brawo, to jest pies. Możesz go nakarmić i obserwować, jak wygląda droga do żołądka. Nuda! Więc czego chcesz? Tego laptopa! Co? Tak, tak! Chodź! Super, sprawdźmy to. Mama i Charlotte są takie rozbawione. Co? Nic! Obserwuję was. Tak, chodźcie! Mam pomysł. Czas na rękodzieło. Mama potrzebuje do tego tektury i papieru aluminiowego. Wystarczy owinąć karton aluminium, a otrzymasz srebrny karton. Wiem, że już się domyślasz, bo następnym krokiem jest złożenie jej na pół. Teraz na górnej połowie umieść wydrukowany ekran, a na dolnej klawiaturę. Jeszcze lepiej połóż na wierzchu folię bąbelkową, żeby móc w pełni cieszyć się pisaniem na klawiaturze. Oto twój laptop! Super, dzięki, mamo! Tak, dalej, dalej, dalej! Pokonaj tę grę! Lo, 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 lo. Spójrzcie na to zabawne, śpiewające stworzenie. To jest takie zabawne! No cóż, ja się nudzę. To niedobrze. Przestań! Hej, co to było? Potrzebujemy nowego pomysłu. Wiem. Co oni mogą planować? Dobrze, zrób to natychmiast. Chodźcie tu, ludzie, chodźcie za mną. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i cieszcie się przedstawieniem. Ależ to ekscytujące. Czy jesteście gotowi obejrzeć najwspanialszy film wszechczasów? Wow, cela więzienna właśnie zamieniła się w kino. To jest takie fajne. Nie zapomnijcie popcornu. Film będzie jeszcze lepszy. Rodzina wybiera się na wakacje. Nasza córka! Melanie, chodźmy! Wychodzimy! Jesteś tu, Melanie? Nie jest tak pewna, czy zmieści się pod jedną. Może jest w swoim pokoju. Pójdę sprawdzić. No i masz. Głupia dziewczynka. Melanie, musimy iść. Co? Dlaczego ona mnie nie zmieści? Melanie, musimy iść! Co się nie nałoży? Dlaczego ona nas nie słyszy? Pozwól mi sprawdzić jej uszy. Jest pełno wosku. Jak ona będzie mogła nas teraz usłyszeć? Mam środek do czyszczenia uszu. Bierzmy się do pracy. No może trochę wyglądać. Uj, Melanie w zasadzie sama zrobiła sobie nauszniki. Ten gadżet pozwoli pozbyć się całej tej paskudnej woskowiny z uszu. Dobrze, że do tego czyścika dołączony jest pokaz. Hurra, teraz nas słyszy! Hurra, teraz nas słyszy! Czekaj. Uszy taty też są pełne woskowiny. To prawda? Jak tata mógł słyszeć przez ten cały czas? Kipi! W tym momencie dostaniesz mama, by ma przekroczyć radości, co? I te biedne zawodki. Co za tragiczny. O nie! Ubrania! Rowery są przecież stworzone do używania poza domem. Moja biedna zabawka! Biedna zabawka została potrącona przez rower. Pomóż mi! Spójrz na jego złamaną rękę. To prosta robota. Mama, lekarz jest. Jest wymożany, a odpowiem. Przed. Zacznijmy operację. Czy uda nam się go uratować na czas? Po pierwsze,
zdjąć mu rękę. Aby ją prawidłowo nałożyć, musimy ją... To jest praktycznie po kościu. Potrzebujemy jej, aby przypomnieć rękę. Dobra, robota. Baba jest przedmiotem. Wspaniale, potrafi trzymać. Operacja zakończona. Zalecam odpoczynek w łóżku przez kilka dni, żeby szef się zagoił. Super, jego ręka jest w porządku. Moja praca tutaj jest skończona. A co z Mary? Cóż, bycie mamą i chirurgiem to praca. Na wycieczkę można spakować tylko to. Ale wygląda na to, że tak chcę zabrać to. Co się dzieje? Czy to kaszel, który słyszę? Mam na to rozwiązanie. Po prostu zanurz mi zapatrzę na kaszel. Przestań. Ona może go zjeść. Ja go szuka mama. Aha, znalazłam foremkę. Zamierzam zrobić domowego lisaka. Weźmę kurczycę, unieść pałaczkę. Następnie wlej syf na kaszel. Pozostaw do zamrożenia i proszę bardzo, lisak lekarski. Proszę bardzo. Super, to jest pyszne. Tak? Mogę dostać? Ja też chcę lizaka. Myślę, że tata też może się nim podać. Nawet jeszcze. To relaksujący dzień dla mnie pakowania. Mam się trzęsły w ręce. Trzy? Ojej, to niedobrze. Oho, znalazłem szczypce. Ktoś ty zwariował? Nie możesz się przyjrzeć. Zostań w górę i pozwól mi to zrobić. Mamy do tego apteczkę. Przedstawiam wam gadżet. To wszystko wezmę tę paskudną czapkę. Jeden wyciągnięty, pozostały dwa. Już jej nie ma. Nie boli. Widzę, że nie trzeba używać. Mama zawsze jest najlepiej. Rodzina śpi w namiocie. Co to za hałas? Myślę, że tam jest prawdziwy potwór. Kochanie, co się stara za mną? Zjedzą nas! Kochanie, obudź się! Co to jest? Co się dzieje? Na zewnątrz jest potwór! O, Luktasie, to tylko liście. Zniknie, gdy skierujesz na niego latarkę. Tak jasno! Nasze oczy! To chyba nie działa. Masz rację, to jak patrzenie prosto w słońce. O, wiem! Mama robi lampę z balonu w kształcie serca. Przykryj go chusteczką i zacznij malować. Dodaj uroczego misia i brokat. Przykryj go ponownie chusteczką i pomaluj jeszcze trochę, a potem dodaj gwiazdki. Powtórz ten sam krok. Chusteczki i... Teraz, gdy już uformowaliśmy kształt balonu, możemy go wypuścić i pozbyć się go. Jestem pewna, że już wiesz, kim będzie ta lampa. Hagiwagi! Lampa z Hagiwagi? Ależ to fajne! Teraz mogą wreszcie spać w spokoju. Wynik! Tak, to był dobry strzał. Kolejny punkt dla mnie. Moja kolej! Tak! To bardzo istna. Ale chyba mężczyzny dla majsterkowiczów. O-o, to mama. Co wy robicie? Nie tak się pakuje ubrania. Poczekajcie. To pudełko podsuwa mi pewien pomysł. Zobaczmy, co to jest. Wycina karton na kawałek. Teraz połączy to wszystko tak. Pamiętaj, żeby zabezpieczyć kartę. W ten sposób karton będzie można złożyć. Gotowe! Można w tym ułożyć ubrania? Spróbujmy! Połóż koszulę w kartonie i złóż ją po bokach. Wow! Następnie na dole. Super! Udało mi się! Nie powinni zrobić tego, że mogę zdobywać punkty za każdą złożoną koszulkę. Patrzcie, dobrze się mieszczą w walizce. Składa swoje ubrania. Jak to? O, mam to! To jest zbyt proste. Wygląda na to, że Lela i mama już się... Gotowe? Tak, wszystko zrobione. Ostrożnie! Moje buty! Chyba założyłam je na złą stopę. Jak można się tak pomylić? Wiesz co? Rozwiążemy to. Wygląda na to, że Melanie nie potrafi która prawa. Mama wklei naklejkę, żeby zaznaczyć, która jest która. Ta strona idzie na prawo, a druga strona idzie na lewo. Co? Ten obrazek nie wydaje się właściwy.
W ten sposób. To jest jak puzzle. Jestem gotowa. Hej, panie, jest gotowe? Tata też nieprawidłowo zależy. Mam dla ciebie dodatkowe naklejki. Ten piasek jest taki fajny. Zapełnię go wodą. Trzeba trochę więcej. Wygląda to jak wulkan. Ale ja uformuję go w kulkę. Coś jest w środku. Namoczmy ją wodą, żeby zobaczyć, co się robi. Witaj, Hagiwak. Gdzie jest reszta jego ciała? Rany! O nie, lizak. To jest słodki potwór. Mamo, tato, zobaczcie, co znalazłam. To wygląda zabawnie, kochanie. A gdzie jest mój lizak? Jest teraz pokryty pieskiem. Czy ona go wie? Nie! Przestań! Nie zjesz lizaka o smaku piasku. Chciałam to zjeść. Użyj tego. Co to jest? Rany, on zjada mojego lizaka. Po prostu trzymaj go do ciebie. I też go chroni. Możesz go teraz położyć na piasku, kiedy tylko chcesz. Super, mój lizak jest bezpieczny. Uwielbiam ten gadżet. Rodzina właśnie wchodzi na pokład samochodu. To jest takie zabawne. Wygląda na to, że Melanie nie wyspała się w nocy. Jest to tak ubiana. To jeden ze sposobów na rozwiązanie problemu. Doskonały. Ja też lubię się senny. Co to za hałas? Tata też chra. Bardzo głośno. Wiem, pasek do spania zatuszuje jego chrapanie. To chyba działa naprawdę dobrze. Wygląda na to, że tata ma uroczy smoczek. Mama też. Teraz zatuszuję chrapanie mamy. Jakie ładne zdjęcie. Kochanie, spakuj swoje rzeczy. Mam twój plecak. Jest taki brzydki, mamo. Nie podoba mi się. Nie go. Uważam, że wygląda słodko. No cóż. Spójrz na tę śliczną torbę. Właśnie taką torebkę chcę mieć. Może jest tu coś różowego. Aha, worek na śmieci. Melanie ma wyjątkowe, jeśli chodzi o torby. Ojej, śmieci. Czemu wkładasz swoje rzeczy do worka na śmieci? Jestem gotowa do wyjścia, a gotowa na swoje rzeczy. Zobacz mój nowy fajny plecak. To tak, jakbym miała na sobie pelerynę. Ojej, jest odpowiednia torba, kochanie. Co powinnam zrobić? O, wygląda na to, że mama wpadła na pewien pomysł. Prawy torba Popit! Ma tyle koloru i mogę się nią bawić. Dobra, na pewno będę ją nosić. Dzięki, mamo! Jest idealna. Melanie jest naprawdę uzależniona od jej ideo. Nie garb się tak. Popraw swoją postawę. Nieważne. To robi. Niewiarygodne. Siedź prosto, dobrze? Moja córka nie może mieć złej postawy. Jest jak stara kobieta. To niemożliwe! Nie! Nie możesz tak się gapić. Musimy to natychmiast rozwiązać. Jak was? Zrobisz mi krzywdę? Proszę nie! Obiecuję, że poprawię swoją postawę! Siedź prawidłowo. Czy on robi pasy? O, widzę. Przywiązuje mnie do krzesła. Zobaczymy, czy po tym nadal będziesz się gapić. Co za sprytny pomysł, tato. Zaraz poprawimy twoją postawę. Płatki zbożowe to mój ulubiony posiłek. Na podłodze to nie jest dobry pomysł. Płatki rozsypały się na Melanie. Oj, czy moja stopa! Zniszczyłaś mi włosy! Co tu się dzieje? O mój Boże, tyle klocków Lego. Ja się tylko bawiłam. I jest zimnie żal. Ojej, to jest takie obolałe. Czekaj, mam pomysł, jak to posprzątać. Mama przykryła rurę, zaczęła skarpetkę, aby zostać kawałki. Nie zostawał bez szlaku do końca. Łatwiej będzie jeszcze z powrotem do pudełka z labawkami. Mama jest specjalny ze swoimi fajnymi pomysłami.